mam na imię Lena. Już trochę jestem starsza, bo już jestem po 40. Może się też zakonserwowałam jak Chris, ale sobie nie będę robić reklamy. Mieszkam tutaj 20 lat, moje życie było takie, że z dzieciństwa mieszkałam w rodzinie trochę takiej kulturalno-patologicznej, można powiedzieć. Życie się moje potoczyło tak, że moja mama była wierząca, chodziliśmy do kościołu. Niby ja znałam Boga, ale znałam tak, że ja wiedziałam, że Pan Bóg jest na górze. Ja jestem sobie tutaj, sobie żyję. Moje życie się zaczęło radykalnie zmieniać, kiedy ja wiedziałam, że się modlę i nic, i nic, i nic, i nic. I zaczęłam po prostu... Odwróciłam się od Boga, nie chodziłam do kościołu, wiedziałam, że Pan Bóg jest i tak dalej. Zaczęłam po prostu kolegować z ludźmi, którymi nie trzeba. U nas na Ukrainie jest tak, że mamy bardzo dużo narkomanów, już słyszeliście może po świadectwach i tak dalej. Poznałam swojego pierwszego męża, który był narkomanem i tak się stało, jak się stało. No też taka byłam, prawda? Z kim się zadajesz, tym się stajesz. Mój mąż mi zmarł na rękach prawie. Zaraz, sekundkę, przepraszam. Ja miałam 23 lata bodajże. Wtedy zaczęłam się obracać na Boga. Wszystko mówić, że Pan Bóg jest cała wina Pana Boga. Tatę miałam niedobrego, mąż mi zmarł na rękach, co się dzieje. W wszystkich narkotykach siedziałam, ważyłam 30 parę kilogramów, wyglądałam po prostu strasznie. Moja mama w Lwowie była bardzo znanym pedagogiem, pracowała bardzo wysokim, na wysokim stanowisku jeszcze. I zrobiło się tak, że mi było wstyd wychodzić w ogóle na ulicę, bo było wstyd, co ludzie powiedzą. Siedziałam w głębokiej depresji, dwa razy umierałam, wyrzucałam się z balkonu, nic się nie udawało. I przychodzili wierzący ludzie, prosili, mówili, modlili się za mnie po prostu, ale było bardzo ciężko, bo byłam bardzo w głębokiej depresji. Zawsze winiłam wszystkich na świecie, oprócz mojej mamy oczywiście. Bóg też zawsze mówiła, że Bóg mnie nie kocha po prostu. Bóg tam słyszy wszystkich, tylko nie mnie. I całe moje życie było tak, że jak szłam spać, to nie chciałam już wstawać. Jak wstawałam rano, to była bardzo duża rozpacz i na krześle mogłam się huśtać 3-4 godziny. Moja mama to wszystko wiedziała, cały mój ten stan, bardzo to też przeżywała. I jak to rodzice, prawda? Później tak stało się, że wyszłam z tych narkotyków, a używałam bardzo twardych narkotyków, bardzo mocnych. Z depresji troszkę wyszłam, ale to tak było bardzo ciężko. Przyjechałam do Polski, bo moja mama pracowała w Polsce. Wtedy, w ten okres, co się tak stało, musiała przyjechać do Lwowa, bo musiała mnie pilnować, bo nie chciała mi się żyć i robiłam różne cuda. Nie mogli mnie zostawić po prostu nawet na 5 minut samej. I tak się stało, że wyjechałam tak samo do Polski, musiałam tutaj być, mieszkałam w Warszawie z mamą. Później poznałam swojego, ja tak krótko mówię, bo to długa historia wszystkiego. Później poznałam swojego drugiego męża. Przeżyłam z nim oczywiście 14 lat, żyję, dzięki Bogu żyję, tylko nie jest wierzącej. I jak już byliśmy w Warszawie, ja na przykład już tam nie używałam twardych narkotyków, ale zaczęłam używać inne narkotyki, to znaczy tam i kokainę, amfetaminę, wszystko co się dało, prawda? No bo coś zawsze, jakichś przygód szukałam, nie mogłam uspokoić się, nie mogłam sobie usiąść na 4 litery. Później po prostu wyszło tak, że szłam i nie słyszałam pociągu, jak jechał w pośpiesznej. I mój mąż zabrał mnie za kaptur i odsunął mnie od tego pociągu. Wszystkie ludzie zaczęli na mnie wrzeszczeć, a ja nie wiedziałam, co się dzieje. Ja po prostu nie zauważyłam tego pociągu. Ja nie zauważyłam. On trąbi wszystko, ja go nie zauważyłam. I wtedy zaczęłam się zastanawiać, że coś z moim życiem jest nie tak. Strach przyleciał mnie taki strach, że przez tydzień chodziłam i nie wierzyłam, co się ze mną dzieje. Mówię, Boże, jak ja umrę, gdzie ja będę? Co ja będę robić? Dla mnie to było bardzo ciężkie. I zaczęłam po prostu myśleć o Bogu. Kiedy tutaj opowiem tak, że kiedy zaczęłam myśleć, ale jeszcze nie wierzyłam tak do końca, nie mogłam oddać swojego życia. Kiedy przyjechałam tutaj do Bielska, to już tak było, że mój mąż znalazł tutaj Filadelfię i mówił do mnie, że znalazł kościół, może będziesz chodzić. No dobra. Ja sobie z nim zaczęłam chodzić raz w miesiącu, byłam w kościele. I
odczuwałam, po prostu odczuwałam, że Pan Bóg po prostu stoi i czeka, kiedy przyjdę w końcu. Otwierało mu się moje serce, płakałam, chciałam się nawrócić, chciałam to wszystko posklejać, nie wiedziałam, co jak robić. Ja wiedziałam, że Pan Bóg jest. Ja w Warszawie byłam też na nabożeństwach. Wchodziłam pierwsza, wchodziłam ostatnia, wychodziłam pierwsza. Ja nie chciałam z nikim z wierzących mieć żadnego wspólnego tematu, bo powiedziałam, że mi Pan Bóg tak aż blisko nie interesuje, bo byłam bardzo zła na Boga i na wszystkich. I tak to złość trzymałam w sercu. Tutaj jak zaczęłam się otwierać do Boga, chciałam, już wiedziałam, że to już jest ten moment. Ale miałam tak, że narkotyki rzuciłam i bardzo ciężkie narkotyki rzuciłam, a papierosów nie mogłam rzucić. I zawsze mówię, no ja jestem waleczna kobieta, ja dam radę. Kupowałam deksmuksany, kupowałam tabeksy, wszystko, żeby coś rzucić. Ja nie dawałam rady rzucić papierosów. Może to jest śmieszne, ale naprawdę, uwierzcie, nie dawałam rady rzucić papierosy. Ja 15 lat paliłam i w ogóle sobie nie wyobrażałam. Ja bardzo lubiłam palić. No i zawsze jak piłam, żołądek boli, wszystko, jestem nerwowa, bo organizm potrzebuje nikotyny i chodziłam cały czas bardzo zła. Tutaj przychodzę do kościoła i pastor Kiona wychodzi i mówi tak, jeżeli macie problem z papierosami, to proszę się pomodlić i zaufać Bogu, że Pan pomoże, a ja siedzę w kościele i sobie myślę tak, na pewno gdzieś tam koło mnie mieszka i widzi, że ja palę. No i tak sobie myślałam. Przyszłam jeszcze raz, Kiona znowu wychodzi i znowu mówi to samo. Jeżeli macie problemy z papierosami, zaufajcie Bogu. Proszę się modlić, żeby Pan Bóg uwolnił. Ja myślę, no 100% gdzieś tam mieszka. Trzeci raz, jak przyszłam do kościoła, on znowu mówi to samo. I ja wtedy zrozumiałam, że Pan Bóg mówi do mnie. Ja przyszłam do domu, stałam na kolana i mówię, Panie Boże, nie mam siły walczyć, nie będę piła tych tabletek, bo Ty wiesz, że ja piję jeszcze więcej palę. Nie będę, po prostu daj mi siły po prostu i uwolnij mnie od tych papierosów. No ale znowu nic nie pomaga, chodzę i palę. Mówię, nie, no coś trzeba robić. Ale ja się modliłam, nie pamiętam przez ile, czy był to miesiąc, czy był to półtora. Przyjeżdża moja mama. Moja mama, ja mówię, że to jest święta kobieta. Ja przy mamie nigdy w życiu nie paliłam, nigdy w życiu nie piłam, nigdy w życiu nie przeklinałam. Tylko przy mojej jedynie mamie, bo dla mnie mama to ma u mnie w sercu, ma bardzo wysokie stanowisko moja mama. Bóg, a później moja mama. I moja, jak kiedy przyjeżdżała mama, ja paliłam elektryczne papierosy albo wychodziłam. Pojechała moja mama do Warszawy, bo mama mieszka w Warszawie. Minął tydzień albo półtora, ja piję kawę i uświadamiam sobie, że ja paliłam kiedyś. Kiedyś paliłam. Po prostu to był taki cud w moim życiu, że taki cud przeżyłam. Tak, niby to jest śmieszne, ale pierwszy raz takie przeżyłam cud. Ja tak się cieszyłam w domu, ja chodziłam i ja sobie śpiewałam, ja się modliłam, ja dziękowałam Bogu, że ja na swojej własnej skórze przeżyłam taki cud, że ja mogę, prawda? Jeżeli się będę modlić, to ja mogę po prostu przeżywać takie cuda. Nie tabletki, nie waleczna kobieta, bo dam rady, bo ja nic nie dam rady, po prostu nic. Pan Bóg daje radę, Pan Bóg pomaga. To jest takie moje pierwsze przeżycie, co ten, nawracałam się. No i poszłam do kościoła, chciałam coś bardzo robić. Chciałam, mówię, Boże, co ja mam robić? No ja z Ukrainy, no co ja mam tu robić w kościele? No co, no nie mogłam sobie znaleźć miejsca. Chciałam pomagać, chciałam ten, no ale nic, ale się modliłam. Włączyłam sobie kiedyś na YouTubie takie kazania i tam taki pastor mówi, jeżeli przyszedłeś do kościoła, nie znasz miejsca, nie masz miejsca w tym kościele, weź miotle i idź zamiataj. Okej. Okay. Myślę tak, idę do pastora, mówię, nie, daję miotle i będę zamiatać. Z Ukrainy przyjechała, pani będzie zamiatać. Nie, mówię, fajnie, super, nie? I sobie myślę, no dobra, okej. Okay. Ale ja modliłam się, ja już wiedziałam, że muszę się modlić, że Pan Bóg na pewno poprowadzi. Minął równo miesiąc, wychodzę Ela z misji Nowa Nadzieja i mówię, jeżeli ktoś chce pomóc, to zapraszam. Ja mówię, no przecież ja chciałam, no idę, no dobra, poszłam tam. A Ela mówi, a co umiesz robić? No nic nie umiem robić. No powycierasz stoły, umyjesz naczynia, umyję, powycieram. No to przychodź, zapraszamy. I tak jestem już, nie wiem, z 5 lat bodajże u nas w Filadelfii w kościele. Bardzo się cieszę. Co mogę zrobić, to mogę. Co w mojej sile, co Pan Bóg daje siły. No teraz ten koronawirus trochę nam pokrzyżował plany, ale Pan Bóg naprawdę jest dobry. Tak samo Pan Bóg zrobił taki cud, że ja
bardzo w swoim sercu nie wybaczałam. Ja miałam takie złości na ludzi, byłam bardzo mściwą. Naprawdę jestem mściwą, ale to ja. Pan Bóg mnie zmienia i nie jestem już mściwą, ale kiedyś byłam bardzo mściwa. I miałam tak, że po prostu było mi ciężko przebaczyć ludzi, którzy mnie skrzywdzili, które, no nie wiem, nie umiałam kochać. Nawet było mi ciężko pokochać mojego Boga, bo jeżeli w Biblii czytamy, że mamy kochać, ja nie byłam nauczona. U mnie zawsze była walka z samego dzieciństwa, musiałam sama dawać radę i tak dalej, i tak dalej. I ja nie mogłam wybaczyć jednej osobie, 18 lat nie mogłam wybaczyć. W gardle mi to wszystko siedziało i prosiłam Boga, jak już się nawróciłam, mówię, Panie Boże, pomóż. Proszę Cię, pomóż, bo to nie jest dobre, bo w Biblii napisane, jak nie będziemy chrzcić rodziców, to Pan Bóg nam ukróci po prostu życie. Tak jest, z tego wynika, że będziemy krótko żyć. Było mi bardzo ciężko wybaczyć mojego ojca. Otóż ten pan, który mówił teraz świadectwo. I przyszedł taki moment, że jak się dowiedziałam, że tata poszedł siedzieć, jeszcze się dowiedziałam, za co ręce mi opadły po prostu. Byłam zła, znowu cała złość się nawróciła. Myślałam, że jakby spotkałam go, to by go sama udusiłam. I ciężko mi było pokochać Boga, dlatego że nie wiedziałam z dzieciństwa, jak pokochać tatę. Był bardzo, bardzo szorstki. I powiem wam tak, że po 18 latach Pan Bóg uwolnił mnie od tego. Zaczęłam na nowo kochać Boga i zaczęłam na nowo kochać Ojca. Było to ciężko, bo teraz mieszkamy razem. Pan Bóg zrobił tak, że po mojej 40 zaczęliśmy razem mieszkać. Wyszło tak, jak wyszło i bardzo przeżywałam. Jak ja mówię tak, no Panie Boże, ja już widziałam, że trzeba go tutaj sprowadzić, ja już widziałam wszystko. Poszłam na ten krok, modliłam się, martwiłam się, rozmawiałam z moimi przyjaciółmi, sprowadziłam go tutaj i mówię tak, przecież ja nie wiem, jak ja z nim będę mieszkać, ale Pan Bóg tak zrobił, że jak sprowadziłam go, tatę z Ukrainy do Polski, to posadzili nas dwóch na kwarantannę na 10 dni. Ja byłam w szoku, ja dzwoniłam po Sanepida, ja dzwoniłam po Warszawie, że proszę ściągnąć mi ta kwarantannę, że ja nie jestem chora, że ja zrobię testy, ale nic się nie udało zrobić. 10 dni siedzieliśmy w 54 metrach dwoje. Tak, i wiecie co wam powiem, że Pan Bóg jest taki, znaczy żartobliwy, że Pan Bóg jest, żarty na pewno sobie tam na pewno, z nas się dwóch śmiał, ale później zrozumiałam po 10 dniach, że to było specjalnie zrobione, żeby my zaczęliśmy dwoje jeden drugiego rozumieć. Wtedy malowaliśmy łazienkę, wtedy była współpraca, wtedy była rozmowa i wtedy na nowo zaczęłam kochać ojca. Ja nie mówię, że teraz wszystko jest dobrze i wszystko super, nie, czasami tam też coś mi ojciec powie, tak, machasz głową, widzę. No, coś mi ojciec powie, ja coś tam mu powiem, tak, ale ja wiem, że Jezus Chrystus zmienia mój charakter, zmienia jego charakter. Moja mama też jest, chociaż dalej po rozwodzie, ale ja wiem, że Pan Bóg wszystko jest czas, przyjdzie czas i wszystko będzie dobrze. Tak samo chcę wam powiedzieć, że było niesamowite, że ja nie miałam nic w tamtym życiu. Zawaliłam dużo spraw i zrobiłam bardzo dużo niedobrych rzeczy i ja nigdy w życiu nie wiedziałam, że Pan Bóg, jeżeli ja jestem krok do Pana Boga, że Pan Bóg mi tak po prostu wszystko zrobi ku wszystkiemu dobremu. Ja nigdy w życiu nie myślałam, że będę miała samochód, będę miała pracę. Naprawdę, może to jest małe rzeczy dla was, ale dla mnie to było kiedyś bardzo ważne. Ja walczyłam o wszystko, bo tak było, jak było u nas w rodzinie, prawda? No, a tutaj po prostu Pan Bóg daje mi wszystko, po prostu daje mi wszystko. I dziękuję bardzo Panu Bogu, że mogę usługiwać, że mogę coś powiedzieć. Dziękuję Panu Bogu za zdrowie, że ja jak brałam narkotyki, ja nie widziałam nikogo i nic i żadnych kolorów, ja nie chciałam żyć, mi nic nie cieszyło. A teraz jak wstaję rano, ja po prostu patrzę przez okno, czy jest deszcz, czy jest słońce? Ja dziękuję Panu Bogu, że ja mogę otworzyć oczy i patrzeć. Ja dziękuję Bogu, że ja nie mam takiego, co kiedyś miałam, że jak wstawałam, to wyłam. Po prostu wyłam z depresji, bo nie chciałam jeszcze żyć. Ja to teraz tylko przypominam fragmenty takie, jak jakiś sen straszny i dziękuję Panu Bogu. I chcę wam jeszcze powiedzieć takie słowo, to jest takie, przepraszam, że tak z telefonu,
bo nie zebrałam Biblii. Takie moje motto w Biblii, bo ja kiedyś zawsze myślałam, że Biblia to napisana dla bardzo mądrych ludzi, ale teraz wiem, że Pan Bóg dla mnie to też napisał. I cały czas to jest moje ulubione takie słowo. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Dziękuję.